dniach 9 do 12 września w Mikołajkach w hotelu Gołębieski odbyła się 43. konferencja naukowo-techniczna Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie. Wydarzenie zgromadziło specjalistów, naukowców oraz przedstawicieli branży mleczarskiej, którzy zebrali się, aby wymieniać się wiedzą i doświadczeniami w zakresie energii oraz ochrony środowiska. Konferencję rozpoczęło uroczyste otwarcie, które poprowadził profesor Ryszard Żywica, przewodniczący konferencji. Wygłoszone zostało wspomnienie o zmarłym profesorze Januszu Budnym, które przybliżyło uczestnikom jego wkład w rozwój sektora mleczarskiego. Pierwsza sesja konferencji była poświęcona energii i paliwom przyszłości. Przemawiający wygłosili interesujące prezentacje dotyczące samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków, roli wodoru jako paliwa przyszłości, innowacyjnych technologii uzdatniania wody oraz bioreaktorów membranowych. Po przerwie na lunch miała miejsce sesja dotycząca przyszłości polskiej energetyki, w ramach której zaprezentowały się firmy. Drugiego dnia konferencji uczestnicy udali się na wycieczkę do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku, gdzie mieli okazję degustować produkty oraz zobaczyć na żywo proces produkcji.